Dzieje się. Pięknie się dzieje. Uhaha. Dzień dobry, witam Was dzisiaj o poranku w górach Wicklow. Miejsce, do którego dzisiaj Was zabrałem, czy też zabieram, ja już jestem, bo już doszedłem, było ciemno, więc nie było sensu w ogóle to nagrywać. Jest to taki mały wodospad, jak widzicie z tyłu. A tam jest mój wschód słońca. Czekam na niego z utęsknieniem. Wiem, że w górach, patrząc na pogodę, i to się sprawdza, są chmury. Nad samym morzem, jak się góry tylko zaczynają, a później w głąb morza, tam w ogóle nic nie ma, więc światło powinno pójść. Już się robi ciepło i robi się ciekawie. A to jest mój obiekt. Robię timelapse'a, więc dzisiaj jestem nastawiony na timelapse'a i to zdrowo, ponieważ tam idzie timelapse, tu idzie timelapse i nawet takiego małego wziąłem, co się świetnie sprawdza, też idzie timelapse. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Co do mojej pierwszej kompozycji, mam nadzieję, że zobaczycie szybko. Jest wodospad, wschód słońca będzie tam, ładnie chmury, światło przenika i jest woda. I tu mam timelapse'a ustawionego na 400 zdjęć bodajże, czy 450 z interwałem co 8 sekund, ponieważ jak ja przyjechałem, było dosyć ciemno jeszcze, więc zanim będzie wschód słońca, a będzie mniej więcej bodajże za około 10 minut, więc moje interwały są troszeczkę, te przerwy między zdjęciami są troszeczkę dłuższe, więc żeby to troszeczkę szybciej wszystko poszło. Ponieważ jak zrobimy krótsze interwały, będziemy robić więcej zdjęć, to ten wschód słońca będzie szedł zdecydowanie wolniej. Więc warto o tym pomyśleć. Tutaj, co jeszcze? Ja tu robię na manualu, a tam idą na preselekcji przysłony, te dwa. Mniej więcej tak mam ustawione, żeby cudów nie było, ponieważ o poranku preselekcja przysłony nie zawsze się sprawdza. Idzie, bo się pytaliście, dlaczego manualne, a nie preselekcja przysłony, ponieważ tryb półautomatyczny czasami nieodpowiednio dobiera ustawienia naświetlania i na przykład może ci prześwietlać, albo możesz mieć ciemniejsze po prostu zdjęcia, a jeżeli robimy właśnie taki poranek, czy to jest zachód słońca, a szczególnie tutaj, gdzie mam aparat ustawiony pod światło, warto manualnie sobie tą ekspozycję ustawiać, żeby ją kontrolować. Tutaj te dwa aparaty są tak ustawione po prostu, zaraz Wam pokażę, po prostu w innym kącie dla ciekawości całej tej sekwencji, którą zrobię. Co jest ciekawe przy fotografowaniu wschodu słońca, czy też zachodu słońca, powiedzmy, jesteśmy o wschodzie, więc będę się tego trzymał, że światło rośnie, musimy kontrolować nasze ekspozycje, a później przychodzi taki moment, gdzie jakby to światło wypełnia nam tutaj wszystko dookoła i ono troszeczkę zwalnia, ta ekspozycja, że nie jest już taka różna, że tak szybko rośnie. Więc to też łatwiej wtedy kontrolować. No a już później, kiedy to słońce już wyjdzie ponad horyzont, już jest prawie ponad horyzontem, to praktycznie światło już się niewiele zmienia, więc te różnice są bardzo malutkie i tym już bym się nie przejmował. Teraz troszeczkę o kolejnych kompozycjach. No i dlaczego ustawiłem tu na preselekcji przysłony, ponieważ nie mam możliwości wszystkiego naraz kontrolowania, jeszcze do Was mówienia, więc dlatego warto wtedy posiłkować się, czym się da.
tu moja kompozycja, żebyście zobaczyli. Jak sami widzicie, tutaj bardziej, tu mam kadr w połowie, ponieważ tutaj te trawy są takie mniej ciekawe, a wolałbym mieć mniej więcej kadru, coś takiego, więc żeby było więcej chmur, prawdopodobnie będę miał przycięte gdzieś u dołu i wtedy mam na jaśniejsze, tu mam ekspozycję głównie ustawioną na jaśniejsze partie. I co jeszcze? Tutaj mam ustawioną kompensację ekspozycji na minus 1/3, troszeczkę zmniejszyłem, żeby automat nie łapał na jasności i po prostu mi ich za bardzo nie przepalał. Z tego zdjęcia jest troszeczkę ciemniejsze. No ale zobaczymy, ładne róże już się pojawiają. Co do najmniejszego aparatu, ale proszę się nie śmiać, to jest naprawdę poważne narzędzie. Mam ustawione w tamtą stronę. Mam nadzieję, że może troszeczkę światła dostaną chmury. Tutaj idą, tam troszeczkę już się różu pojawiło, więc mam troszeczkę inny kąt na góry i mam podniesione też bardziej tutaj na niebo, żeby ekspozycję brał bardziej na niebo niż na pierwszy tutaj na góry, ponieważ jak będziemy brał ekspozycję automat na góry, wtedy bym miał to przepalone, to niebo, a tak to jeżeli mam bardziej skierowane w górę, ładnie się naświetla. A zobaczcie, co się dzieje, jakie kolory dostaję. Muszę iść przypilnować ekspozycji. Jak tu wchodzę, muszę uważać, ponieważ żeby ładnie się naświetla, ładnie idzie, żeby nie ruszyć statywu. Słonko już wstaje, już jest wschód słońca, zobaczcie jak pięknie. Na zdjęciu też bardzo ładnie to wygląda. Troszeczkę żałuję, że nie wziąłem 14 mm tutaj, ponieważ jest trochę ciasno, a 14 mm... Ja tutaj mam kadr z tego miejsca jeden, gdzie moje słońce troszeczkę, byłem później, moje słońce wstawało tak, że się zaświecało tak, gdzie się góry łączą tam. Nie z lewej strony, tylko troszeczkę właśnie, troszeczkę prawej strony, to światło tutaj przechodziło. Zdążę, jeżeli tylko warunki dopiszą, to się zdąży. Ale ostatnio właśnie wschody są piękne, bardzo pomarańczowe, czerwone, dlatego chciałem wstać i przyjechać. No, warto ekspozycję troszeczkę przyciemnić. Dzieje się, pięknie się dzieje. Uhaha, znowu miałem szczęście na to wszystko. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. Też ogień, ładnie światło przechodzi w dolinę i u góry chmurach też będzie fajny timelapse. Będzie mniej więcej w ten sposób, będziemy widzieć górę, zostawię niebo, tylko dół przytnę do 16:9 i wszystko to światło, które przechodzi, będzie pięknie się trzymało. Zobaczmy, co jeszcze u Sonego słychać. Mały Sony daje radę. Zobaczmy. O, ładnie chmurki, chociaż tam mniej światła jest. Tutaj z boku troszeczkę łapie. I tak patrząc na niebo, może jak słonko, bo jest zasłonięte przez tą chmurę, ta część. Więc jak troszeczkę słonko wyżej wyjdzie, to powinno trochę tam światła złapać. Jestem tutaj gdzieś mniej więcej w połowie timelapsa, więc no, mam nadzieję, że jeszcze coś z tego fajnego będzie, bo tu wiem, że tu światło tak bokiem przechodziło. Więc Sony też daje radę. Bardzo lubię ten aparat. Ale pięknie. Ha! Jak to dobrze czasami rano wstać. Tu jeszcze zostało mi 165 zdjęć. Idziemy tu kontrolować ekspozycję. Zobaczmy. Na razie jest w porządku.
oczywiście tu moje manualne ustawienia, powtórzę może jeszcze raz, są na najjaśniejsze partie w moim kadrze, na niebo, aby po prostu nie było przepalone. I teraz mam jeden z ważniejszych elementów do kontrolowania, czyli tą ekspozycję moją, ponieważ na moim zdjęciu pojawia się słońce. Zobaczcie, jak pięknie oświetla dolinę tam, światło przechodzi. To będzie na tamtym, tutaj też to będzie widać, ale to będzie widać też na tamtym timelapsie. Tam jeszcze światło, o, pomału wychodzi tam światło. A tu słonko już ładnie nadchodzi. Fotografowanie pod słońce to naprawdę jest bardzo ciężki do naświetlania sposób fotografowania. Jest wcześnie, chyba nie wiem, czy dobrze wszystko powiedziałem. Bynajmniej jest ciężko pod słońce fotografować i ponieważ mamy takie kontrasty, a tutaj w tym wypadku, jeżeli robimy na przykład timelapse'a, to jest takie właśnie, to jest układ, ponieważ jeżeli bym fotografował normalnie, zrobiłbym sobie tak zwanego tak HDR-a, czyli bym sobie naświetlił porządnie niebo i porządnie bym sobie naświetlił dół. No może jeszcze bym sobie naświetlił osobno wodę, która spływa, żeby miał odpowiednie światło. Znaczy światło, odpowiedni czas, może tak. A w takim wypadku kontroluję tylko jedną ekspozycję, a cały trik będzie polegał na tym, żeby to dobrze obrobić. Ponieważ w moich cieniach, no ja widzę trochę detalu tutaj na aparacie, ale będzie je trzeba dosyć mocno wydobyć, że tak się wyrażę. Ale ładnie światełko wyszło. Jest troszeczkę mocne, bo nie zawsze tak, ale ładnie idzie. Pozwalam również tutaj, żeby to słonko było przepalone lekko. Ja się nie staram zawsze ubijać pikseli, żeby każdy piksel był nabity kolorami, żeby był dobrze naświetlony. To też nie ma troszeczkę takiego sensu, bo czasami to bardzo dziwnie wygląda, więc to jest moje odczucie oczywiście, więc ja sobie pozwalam na lekkie, tam gdzie jest światło, na lekkie przepalenia zawsze. Zobaczmy co słychać gdzie indziej. No i tu ładnie przechodzi światełko. Może tak zrobimy. Ładnie światełko przechodzi. Widzę, tu wstaje, w dolinie świeci. I no i tak samo, moje niebo jest tutaj bardziej przepalone. No ale to jest automatyka, na którą nie mam wpływu, ale tak całkiem nieźle to wszystko wygląda. Jeszcze 76 zdjęć zostało. A tam słabo troszeczkę jest ze światłem w górach. Jest wciąż trochę chmur, ale ładnie idą. Interwał mam tutaj na 8 sekund, więc one tak w miarę szybko idą, więc te chmury to będą zasuwać, obstawiam. Co czasami mi się za bardzo nie podoba, taka prędkość. Nawet tak patrząc, nawet ładne kolory ma ta chmura u góry. Tutaj taki cieplejszy kolor ma. Ładnie się wyciąga, więc to bardzo ładnie to wygląda. Idę zobaczyć naświetlanie tutaj. I to jest w tej chwili to, co powiedziałem, że słońce jak już do pewnego momentu wchodzi, ekspozycja praktycznie może być nieruszana i to jest właśnie tutaj. Jeszcze sobie popatrzę. Dokładnie. Więc na razie moje słońce, obstawiam, że jeszcze parę minut nie muszę dotykać i później lekka po prostu korekta ekspozycji. Przyznam się, zrobiłem numer. Wiecie co?
Zostało 100 parę zdjęć do zrobienia, a tam się świeci ostatnia kreska i nie wiem, na ile ona wystarczy. Znaczy, timelapse, tak już jest, światełko weszło, więc jeszcze te 100 zdjęć to tak będzie troszeczkę wyżej to słońce, więc tak czy siak jest timelapse zrobiony. Problem jest tylko z tym, że nie sprawdziłem baterii. Mam drugą baterię oczywiście, w plecaku jestem przygotowany, a tej nie sprawdzałem przed wyjazdem, ponieważ za bardzo często nie jeżdżę, a jak naładuję raz, to się dosyć długo te baterie trzymają w lustrzankach, więc... Bardzo ładne chmurki są, to światło bardzo fajnie przechodzi. Jeszcze takich mgiełek za bardzo nie ma, ale tak widać, my to nazywamy haze, ta mgła taka gdzieś przez te światła promienie ładnie przebija, widzicie? Jak są drzewa, nie, macie szeroki kąt troszeczkę, to może tego nie być tak widać. Bardzo fajnie przechodzi. Mam nadzieję, że tam będzie widać na tym drugim aparacie. Pięknie. Tu już mi się timelapse skończył. Właśnie się tworzy podgląd. Na Sonym też widzę, że jeszcze trochę zostało, więc tu zaraz będziemy mogli obejrzeć podgląd, sobie zobaczę, jak to wyszło. Jest bardzo ciemno. Jest bardzo ciemno, więc no, będzie trzeba troszeczkę, ale ładnie, o, światełko pięknie przechodzi. Ja ci się, o, zobaczcie to. Widzieliście te lasery? To jest to piękne w fotografii takiej poklatkowej, tam w timelapsach, że czasami tego, co gołym okiem nie widzicie, coś można złapać. Na zdjęciu nawet na jednej klatce tego nie pokażesz, a tutaj pięknie przechodzi, jeszcze sobie ustawi jakiś inny kadr i puszczę dalej. Nikon jeszcze trzyma baterię. Jeszcze zostało około 60 zdjęć. Już w tej chwili tak to wygląda, słońce jest wyżej. Jak sami widzicie, to już tak troszeczkę oślepia. No ale tak go zostawię na razie. A tutaj już mam kolejny timelapse, 300 zdjęć, co 3 sekundy mam ustawiony interwał na dolinę, żeby ładnie światło przechodziło. Jeszcze ładnie tam widać przechodzi, więc mam zbliżenie zrobione. Mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać. O, nie zauważyłem takiej trawy, ale nie mógłbym... Taka odstaje dosyć wysoko, może troszeczkę drażnić w kadrze. Może, a może nie. Ale nie mógłbym w stanie tam podejść, ponieważ wszedłem w kadr od Nikona. Więc już mam trzy timelapsy Nikon z Nikonem, teraz idzie czwarty, tam piąty. Dlatego czasami warto wykorzystać, jak jesteście, to warto wykorzystać tyle aparatów, ile się da, ponieważ wtedy macie różne kąty i te filmy są bardziej ciekawsze. Więc dlatego ja też mam tak poustawiane, żeby było ciekawie. I każdy z nich naprawdę świetnie daje radę. To na przykład jak wykorzystuję Sony. Z Sonego bardzo dużo mam też timelapsów i bardzo fajnie sobie radzi z ekspozycją. Jeżeli się tylko dobrze ustawi na punkt, na światło, są naprawdę piękne, piękne bez żadnego tak zwanego flickeringu. Więc no, naprawdę to, że jest mały aparat, to nic nie znaczy. Naprawdę on ma moc i dosyć fajną ma dynamikę, jeżeli chodzi o edycję, więc na dużo też sobie można pozwolić. Co do Sonego, to właśnie pokażę wam kadr, ale wydaje mi się, że trochę się pospieszyłem i zrobiłem interwał 8 sekund, więc tutaj będzie troszeczkę szybko, powinno być, no już o tej porze to tak z 5 sekund wystarczyłoby, no ale trudno, muszę te pół godziny poczekać, żeby zrobił 270 zdjęć, pół godziny muszę poczekać, bo przez to, że przerwy mam długie, 8 sekund jest przerwa. No takie 8 sekund to jest dobre, właśnie 8-10 sekund jest dobre przy samych wschodach słońca. Pięknie.
Zobaczcie, jak to drzewo po prostu ze skały sobie wychodzi. Niesamowite. Zapytacie pewnie, a czemu timelapsy? Robiłem fotografię krajobrazową, może COVID mnie zainspirował do tego, tego nie wiem. Chociaż tak się zaczęło, chociaż wcześniej też robiłem timelapsy i możecie to zobaczyć na playliście na YouTubie. I tam chyba mam jeden albo dwa są takie pierwsze, które kombinowałem. Ja tych zdjęć nie mam, tylko mam filmy, które stworzyłem. A pewnie jakbym miał te zdjęcia, to bym teraz mógł je wyedytować, a po prostu robiłem tak sobie dla fanu, że tak się wyrażę, te timelapsy i po prostu zostawiałem filmy, które stworzyłem, a zdjęcia wyrzucałem, a w tej chwili no nic z tego nie mogę zrobić za bardzo, bo wyglądają jak wyglądają, wy możecie sobie to zobaczyć w porównaniu do obecnych timelapsów, które no ja jeszcze nie jestem do końca tak jeszcze przekonany o ich jakości, ale już powiedzmy no te półtora roku takiego fotografowania timelapsów dosyć dużo dało i edycji, głównie edycji, bo ona jest bardzo ciężka, na niej można polec. Samo fotografowanie, jeżeli poradzimy sobie z ekspozycją, jest dosyć proste. Oczywiście no, czasami możemy się posiłkować właśnie preselekcją przysłony, półautomatem, więc tutaj wtedy sprawa zrobiona. Tylko ustawienie fajnego kadru i światła złapanie, ale edycja jest tutaj kluczowa, jeżeli chodzi o timelapsy. Więc no, te kroki, które trzeba zrobić w edycji, czasami jest naprawdę bardzo źle, bo jak przechodzisz, dotkniesz, jest wiele rzeczy, aspektów, które widać na filmie, a których nie widać tak normalnie, że podchodzisz do statywu i myślisz, o, tylko podglądasz, a tak naprawdę ziemia się ugina i wtedy twoja klatka, czy też kilka klatek, które są wykonane na aparacie, są niżej, jest ruch i to na filmie widać. I to trzeba albo zazwyczaj należałoby ustabilizować, więc no jest to trudne, trochę wymaga warsztatu i ja ten warsztat cały czas odkrywam. Fotografia krajobrazowa wciąż jest u mnie, ale podobają mi się timelapsy, to co mogę nimi pokazać, przekazać, no to powiem, to mnie w nich zauroczyło. W jaki sposób można pokazywać, w jakiej jakości można pokazywać filmy. I chyba będę to kontynuował, ponieważ no już trochę tych mam timelapsów przez te półtora roku. Oczywiście na początku człowiek robi różne rzeczy po prostu tak, żeby nabrać praktyki, oczywiście, nie? Ale z czasem właśnie zabieramy się za trudniejsze rzeczy, właśnie poranki, zachody, gdzie no, kontrolowanie światła jest ważną rzeczą i żeby nie poruszyć aparatu. Również mam taki zestaw, w którym można, to jeszcze nie mam szyny, na razie nie chcę iść w szynę. Mam zestaw, w którym można kontrolować ruch taki w trzech poziomach jakby, więc można fajnie zrobić. Mam parę timelapsów, mało tego wykorzystywałem, ponieważ to no, trochę wymaga też uwagi i dużo można błędów popełnić, dużo z ruchem, więc no, jest też wiele do odkrywania i to mi się właśnie w tym wszystkim podoba. Nie chcę siedzieć, nie chcę, że tak powiem, być na jednym miejscu. Lubię nowości, lubię się rozwijać, a to mi się bardzo podoba. No i też nie ukrywam, bo też jakieś przynosi profity, jeżeli jest dobrze zrobiony materiał, to naprawdę jest coś wyjątkowego. Nikon dał radę do ostatniej klatki, timelapse zrobiony z Nikona. Jego już na razie zostawię, tak mi się wydaje, skupię się tylko na tych dwóch aparatach. I tyle. I będziemy wracać do domu, ponieważ światło już jest wysoko, ale pięknie. Chmury, zobaczcie, jak pięknie idą tu wszystko. Co mi się podoba w fotografowaniu
bezlusterkowcami, a między lustrzanką, no to jest wygodne, że to, co masz na ekranie w bezlusterkowcu, to tak będzie naświetlone i to jest naprawdę bardzo, bardzo pomocne. Aczkolwiek nie jest jakieś uciążliwe. Mi się wydaje, że to tak jakby dla kogoś, kto zaczyna fotografię, chciałby się nauczyć i zobaczyć, jak można robić zdjęcia, to jest coś na zasadzie telefonu komórkowego. To, co widzisz, to będziesz mieć. A na lustrzance, no niestety, trzeba zrobić jakieś ustawienia, zrobić zdjęcie i ocenić. A tutaj po prostu pyk i masz. Coś na zasadzie idiot kamera. Dobra, może na wyrost słowo, ale mi się wydaje, że takie bardzo mocne uproszczenie. Ja nie mówię, że to nie jest pomocne, bo to jest bardzo pomocne, szczególnie tak jak teraz robię timelapsy, to jest piękne, bo po prostu widzę, a na lustrzance to mam te przerwy, gdzie po prostu ona robi, musi zbuforować i tak dalej. A tutaj cały czas po prostu jest to. I to jest fajne. Chociaż wiem, że w Canonach, na przykład w lustrzankach, to wygląda zdecydowanie lepiej niż w Nikonie, jeżeli chodzi o timelapsy i podgląd. Ale tak, jeżeli chodzi o prostotę, to tak, jeżeli chodzi o aparaty bezlusterkowe, to tak naprawdę jest to bardzo pomocne na pewno ludziom, którzy zaczynają fotografowanie, bo to, co widzisz, to robisz, jak mówię, jak w telefonie komórkowym. Już nie trzeba się za bardzo nad ustawieniami zastanawiać, po prostu naciskasz, tak jak widzisz, czy tam sobie ustawisz to, co widzisz i robisz zdjęcia. Nie trzeba za bardzo myśleć w lustrzance w lewo, w prawo i w którą stronę będzie. Tutaj po prostu wszystko masz na podglądzie. Pytaliście ostatnio też o możliwość robienia timelapsów waszymi aparatami, które na przykład nie mają takiej możliwości, nie mają tego interwalometru, bodajże tak to się nazywa poprawnie, tej opcji, gdzie włączamy timelapse. Ale oczywiście nie wszystkie aparaty to mają, tę opcję. Wówczas należy to sprawdzić, słuchajcie, musielibyście sprawdzić, czy jest taka możliwość przy użyciu wężyka zewnętrznego z interwalometrem. To są takie specjalne wężyki, nie taki zwykły, co się klika, tylko takie też to jest. Tam ta opcja też jest, że po prostu sobie klikacie ile chcecie, ale z zbudowanym zegarem. I wówczas przez takiego pilota możecie zdalnie sobie robić timelapsy, tylko musicie sprawdzić, czy taka opcja w ogóle w waszym aparacie jest dostępna, żebyście nie wydawali po prostu pieniędzy. Ale timelapsy możecie robić wszystkim telefonem, GoPro, kompaktami, które mają taką opcję, więc naprawdę warto poćwiczyć, czy się da nauczyć robić timelapsy samemu. Fotografować tak, jeżeli chodzi o edycję, no to z YouTube'a troszeczkę też osiągniemy, ale wiele zostanie tych informacji, ale wiele zostanie niedomówień. Mówię to oczywiście o języku angielskim, ponieważ jest, jeżeli chodzi o język polski, timelapsy, to jeżeli chodzi o profesjonalnych ludzi, którzy robią timelapse, których naprawdę się mógłbyś nauczyć, to jest tylko jedna osoba. Nie pamiętam, jak się ten chłopak, jest bodajże z Wrocławia, ale on w języku angielskim również podpowiada różne rzeczy. Ja się uczyłem od gościa ze Stanów, Francuz, mieszkający w Stanach, ma też swój kanał Emeric Timelapse. Bardzo fajnie robi timelapsy, on robi głównie miasta. Ja, to nie chodzi o to, że głównie się skupiłem na mieście, bo na początku robiłem, jak był COVID i był lockdown, no to siedziałem w Dublinie i nie mogłem nigdzie iść, więc dlatego też może i tak mnie Ameryka, te filmy zainspirowały, więc od niego się uczyłem. A później po kolei sobie zdobywałem, patrzyłem inne kanały, patrzyłem wiedzę, kupowałem tą wiedzę od innych, ale głównie właśnie od Ameryka, a później właśnie jest Morten Rustad, który jest z Norwegii, ma świetne krajobrazowe
timelapsy, Stormlapse, nie pamiętam, taka jest grupa chłopaków, Martin Heck z Niemiec. Też również mają świetne timelapsy krajobrazowe. Jest naprawdę mnóstwo profesjonalnych ludzi, którzy robią i można od nich wiedzę czerpać, ale niestety jest to wiedza w języku angielskim. Więc tak jak mówię, podstawową wiedzę do edycji, do robienia timelapsów zdobędziecie sami. Fotografowania się nauczycie i z YouTube'a też się nauczycie. Jeżeli chodzi o edycję, no to tak. Powiedzmy, zdobędziecie tą wiedzę jakąś tą z YouTube'a, ale zostaną wielkie niedomówienia, naprawdę. I co jest ważne, co widzę z tego, co osiągnąłem tą wiedzę, za którą jakby zapłaciłem, a wiedza, która jest darmowa z YouTube'a, to wiele rzeczy jest pomijanych, takich w jaki sposób fotografujemy, w jaki sposób jakie dane timelapsy robimy. Tego się nie mówi na YouTubie, a wiele rzeczy właśnie takich jest omawianych właśnie przez tych ludzi. No, za tą wiedzę, za którą zapłacimy, dostaniemy i oni na co zwracają uwagę, że te filmy ich są takie wyjątkowe, a nie inne. I to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli możecie, kliknijcie kciuk w górę, zostawcie komentarz. Nie. W porządku. Nie naciskam. Zapraszam ponownie i miłego oglądania. Trzymajcie się, cześć.